Gdzie jest Ronald? Jak ci to powiedzieć? Ronald niestety poległ. Co to za bzdury i kpiny? Przecież cały czas podążał za nami. Tak, ale kiedy biegłeś, słyszałem dźwięk odsuwającej się skały. Najprawdopodobniej wlazłeś na jakąś płytkę, którą zostawił generał. No Life, przyrzeknij mi, że jak stąd wyjdziemy, to zrobimy groby dla wszystkich zmarłych podczas obrony naszej planety przed tymi pierdolonymi istotami! Masz rację, Mateusz. Trzeba chociaż się za nich pomodlić. Przecież sami przelali krew w słusznej sprawie. Ronald był jeden z moich najlepszych kumpli. Teraz zostałem sam. Nie jesteś sam. Właśnie, jesteśmy z tobą. Przeżyłem to samo, co ty. Nie myśl teraz o Ronaldzie. Powiem ci to, co kiedyś powiedział mi Mateusz. Ronald na pewno nie chce, abyś poddał się właśnie teraz. Masz rację, ruszamy dalej. Vertes, ile jeszcze? Nie będę cię oszukiwać. Do osiągnięcia celu brakuje nam około 650 km. Co? Przyznajmie nam to kilka dni. Wiem, dlatego musimy trochę zboczyć z drogi. Jak to zboczyć z drogi? Znasz jakiś skrót? Drogę na skróty? Nie wiem. Cokolwiek? Nie, ale przy tym statku mogą być obcy, a gołymi rękoma z nimi nie wygramy. W sumie masz rację. Jakieś pomysły? Tak, mam jeden. 5 kilometrów stąd znajduje się mała stacja benzynowa. Mają tam najtańsze paliwo w mieście. Każdy ją znał. Mówili na nią przeklęty żniwiarz. Dlaczego? Już wam mówię. Kiedyś jakaś kobieta chciała zatankować samochód. Ty, ja to chyba słyszałem. To ta kobieta, na którą wylano benzynę i podpalono? Tak, dokładnie. Ale po co mamy tam iść? Wiem, że to śmieszne, ale z takich stacji jak ta odbieraliśmy fale radiowe. To może oznaczać, że tam ktoś jest, a jeżeli się nie mylę, to broń zawsze się przyda. Zaraz, zaraz, broń? Czy ja dobrze słyszałem? No Life, mam nadzieję, że trzymałeś kiedyś broń w ręce. Dobra, ruszamy dalej. Vertes, to tutaj? Tak, tutaj. Cholera, tam jest obcy. A, to może on się bawił falami? Raczej on, nikogo tu nie ma. Dobra, trzeba szybko coś wymyśleć. Nie możemy tracić czasu, bo ten statek nie będzie stał tam wiecznie. Dobra, widzę. Jakaś tam skała jest przy tym cepieniu. Może uda się nam wejść po tej skale na dach. W sumie? No, możemy spróbować. Wejdziemy na nią i wskoczymy do środka, przez komin. Zabawa jak świętego Mikołaja. Dobra, wszyscy są gotowi? Tak, jest gotowy. Okej. No life, prowadź. Uwaga. Komuś przebić? Czekaj, ja spróbuję. Nie. Czekaj. Jestem w środku. Wskakujemy. Dobra, Vertes, gdzie mogą mieć te bronie? Mateusz, zobacz pod blatem baru. Tam zawsze jest pistolet. Ja zobaczę, co jest w piwnicy. Okej. No kurwa. Pistolet. Ale nie ma amunicji. Ja pierdzielę. Pierwszy raz widzę pistolet tak bliska. Dobra, masz. Ty masz większe rozeznanie z takimi zabawkami. No, słuchaj. Tu jest magazyn, może... Jest magazynek. Jasny, nie zbiorę go. Podnieś go. O. Dobra, czekaj, przeładuję go. Pomocy! Co? To Vertes? Vertes, już idziemy. Mateusz, goń go!
Uff. Vertes. Vertes, nic ci nie jest? Stary. Halo, Vertes. Vertes, co ci jest? Vertes. Uff, jak dobrze żyjesz, stary. Vertes, ogłuchłeś? Mateusz, ratuj! Mateusz, to masz ty! Nie, odejdź, odejdź. Zostaw go! Co tu się kurwa stało? Biło mu czy jak? Nie wiem, stary, słyszałem tylko krzyk i jak go obcy uderzył, to stracił przytomność i nie wiem, od razu tak szybko wirus zapanował jego ciało, jak to w ogóle jest możliwe? Nie wiem, ale to był chyba jakiś inny wirus. Pierwszy raz widzę, żeby tak szybko zadziałał. No i stary, jesteśmy w dupie. Pomyśl sobie, zaskakują nas na każdym kroku. To jedno, z dnia na dzień jest coraz gorzej, tracimy towarzyszy. Zauważyłeś, że każdy, kto do nas się przyłączy, od razu ginie? Tak, to jest niepokojące. Ech, boję się, że kiedyś my też zginiemy. No life, my nie możemy się bać, musimy uratować ludzkość. Ja już straciłem nadzieję w ratunek. Jedyne, co możemy zrobić, to dostać się do jakiegoś statku. Zamontować tam system namierzający. Pomyśleć nad systemem obronnym i nadawać wiadomości typu, nie wiem, szukamy ocalałych i podawać namiary na nasze miejsce, no, na którym się znajdujemy. W sumie to nie głupi pomysł, ale na razie zajmijmy się tym samolotem, co? Dobra, ale jeden magazynek i pistolet to za mało. Tak, masz rację, musimy ograbić jeszcze kilka stacji. No tak, w ogóle masz lorneckę. Znalazłem ją na górze, może się przydać. No tak w ogóle po co mamy chodzić po stacjach CPN, skoro możemy iść do sklepu z bronią? Tak, ale nie pomyślałeś, że sklepy z broniami są w miastach? A w mieście na pewno jest więcej obcych niż na takich małych stacyjkach CPN. Dobra, słuchaj. 3 kilometry stąd jest kolejna stacja. Musimy się tam udać. Masz rację. Musimy znaleźć jakąś mapę. Musimy. Nie wiem, bo na pewno się nie dostaniemy teraz do Nowego Jorku, kiedy Vertes zginął. Masz rację. Poczekaj, zobaczę jeszcze, czy ta lornetka działa. Ty, rzeczywiście. Działa. Dobra, na pewno się przyda. Chodźmy. No life, słuchaj. O co chodzi? Musimy odprawić jakiś pogrzeb w Vertesowi. Przecież nie możemy tak odejść z tego miejsca, jakby się tutaj nigdy nic nie stało, nie? Do czego zmierzasz? Mam pewien pomysł. Jako, że Vertes był dosyć wybuchowy, to właśnie mam taki plan związany z wybuchami. Także chodź. Zapalniczkę? Co ty masz zapalniczkę? Czekaj, obserwuj. Stań gdzieś tam dalej. I patrz. A kurwa, uciekajmy! Szukamy ocalałych. Podaję namiary. X300, Y80, Z1000. Kurwa. Do dupy z tym wszystkim. Nikt nie odpowiada. No life, to bez sensu. Na tej stacji już drugi dzień tutaj spędzamy i nikt się nie odzywa. Masz rację. Byłeś już w tej piwnicy? Tak, właśnie wróciłem. Znalazłem tam mapę i jeden magazynek. Ty, słyszałeś to? Jezu.